staroliczynów, którzy pod koniec października 1918 roku, zachęceni przez hrabiego Jana Tyszkiewicza z Wagi, z okolicznych dworów, ruszyli w stronę Kongresówki, by połączyć się z pierwszą kadrową, z pierwszą brygadą. I myślę, że przodkowie nasi, którzy patrzą z góry na nas, teraz byliby z nas zdumni, że chcemy i umiemy świętować razem. Wśród obecnych był też Alvydas Nikrzentaitis, znany litewski historyk. Takie imprezy, gdzie ludzie spotykają się, rozmawiają między sobą, świętują, no to jest taki praktyczny krok w tym kierunku. I takich inicjatyw wcześniej nie było. To jest bardzo fajnie i ja cieszę się, że zawsze tutaj była miła atmosfera i zawsze, kiedy mogę, ja tak tutaj przychodzę, bo już tak za te lata zobaczyłem, że ja mam bardzo dużo przyjaciół nie tylko litewskiego pochodzenia, ale i polskiego pochodzenia. I w ogóle ta liczba tych moich przyjacieli z polskojęzycznych rodzin, ona co rok, co miesiąc rośnie. W piątek w podwileńskich Rygondach odbył się też wieczór pieśni patriotycznych zatytułowany Nie zginęła póki my, którego organizatorem jest Polskie Studio Teatralne. W sobotę z kolei ze Złowa, gdzie urodził się marszałek Józef Piłsudski, wyruszyła sztafeta niepodległości organizowana przez wileński chówiec Maryi imienia Pani Ostrobramskiej. Metą był cmentarz na Rossie i mauzoleum marszałka Piłsudskiego. Tam odbyły się oficjalne obchody z udziałem ambasador Polski na Litwie, Julii Doroszewskiej, która powiedziała Polskiemu Radiu 24, że inicjatywy to nowoczesne podejście do zbudowania niepodległości. Stracone. Mamy teraz do czynienia z taką falą jakby nowoczesnego sposobu obchodzenia świąt narodowych i takiego bardziej nowoczesnego przeżywania swojego patriotyzmu. No i to widzę już w dużym udziale młodzieży i to jest i tylko sztafeta i bieg, różne zresztą biegi się odbywały, bardzo ciekawe, także we współpracy z wojskiem. Ogromne zainteresowanie też młodzieży porządkowaniem cmentarzy, ja byłam pod wielkim wrażeniem. Przed chwileczką mieliśmy obchody Dnia Wszystkich Świętych i ambasada też uczestniczyła oczywiście w porządkowaniu cmentarza na Rosie, ale byliśmy zaproszeni przez wileńską młodzież patriotyczną i bardzo wiele szkół wileńskich, polskich. A również, kiedy jeździliśmy po cmentarzach wokół Wilna na Wileńszczyźnie, widzieliśmy tam i harcerzy, i młodzież szkolną, i miejscowych Polaków. I to rzeczywiście to się zmieniło. Jest znacznie większe zainteresowanie i też, co jest zupełnie nadzwyczajne, jest takie zainteresowanie własnymi miejscowościami i historią i odnajdowaniem miejsc pamięci, odnajdywaniem grobów. Z kolei w Domu Kultury Polskiej w Wilnie można oglądać interaktywną wystawę poświęconą napadowi na pociąg, którego w 1908 roku dokonał marszałek Józef Piłsudski z innymi członkami organizacji bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej, mówi Władysław Wojnicz, pomysłodawca wystawy. Mamy stację, mamy wagon, przez okna którego jest widoczna Wilia, są widoczne, powiedzmy, elementy, które są związane, powiedzmy, z napadem, czyli to są wycinki z gazem, to są jakby skany pieniędzy ówczesnych. Mamy sejf zresztą, z którego też można czasami skorzystać. Czyli ktoś jakby miał problemy finansowe, to zawsze może wypożyczyć z tego sejfu sobie tych rubli carskich. Z kolei już 16 listopada nastąpi otwarcie wystawy poświęconej postaci Bronisława Piłsudskiego, brata marszałka. Chcemy tu przypomnieć postać Bronisława Piłsudskiego również po to, żeby i też naszym tu partnerom litewskim pokazać, że Piłsudskich rodzina była, nie tylko wydała z siebie obrońcę Polski, ale również była to cała rodzina bardzo zasłużona dla historii Wileńszczyzny. A Bronisław Piłsudski jest tak niesłychaną postacią, pod każdym względem interesującą ze względu na swoją walkę z caratem i ogromne też zasługi dla nauki i dla Japonii i dla narodu Ainów w szczególności. Mamy też kuzynów Piłsudskiego, którzy są Japończykami, prawda? Jego ciotecznych prawnuków, stryjecznych prawnuków, czy jakby to określić. Tutaj też ambasada Japonii wspiera nas przy tej wystawie. No i zobaczymy, mam nadzieję, że będzie duże zainteresowanie, bo jest to coś nowego, co tu wprowadzamy do naszej narracji na pewno. Powiedziała Polskiemu Radiu 24 ambasador Urszula Doroszewska. Jeszcze dzisiaj w auli Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się koncert Na skrzydłach Orła Białego. Wystąpi tam m.in. chór Skola Wokale z Mrągowa z programem patriotycznym, laureaci tegorocznego 14. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro imienia Mieczysława Foga oraz tancerze Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca Zgoda. Z Wilna dla Polskiego Radia 24 Kamil Zalewski. Podwójnie
świętowała amerykańska Polonia, łącząc Dzień Weterana ze Świętem Niepodległości. Już w 1917 roku do walki o odzyskanie przez Polskę niepodległości aktywnie włączyła się właśnie amerykańska Polonia. Na terenie Stanów Zjednoczonych prowadzono nabór ochotników, których celem było przedostanie się do Europy. Najbardziej aktywni byli Polacy z Chicago. Z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości o amerykańskich wątkach tworzenia się polskiej państwowości na początku XX wieku ze swoim gościem rozmawia Jan Pachlowski. Jan Loryś, polski historyk, polsko-amerykański historyk, można powiedzieć, jest gościem Polskiego Radia. Będziemy rozmawiać o amerykańskich aspektach odzyskania przez Polskę niepodległości. I nie każdy wie, ale właśnie Polonia amerykańska miała również swoją cegiełkę w tym, że Polska od 1918 roku ponownie zaczęła kształtować swoją państwowość. Tak, w ogóle dzień 11 listopada ma taką ciekawą historię o wiele wcześniej. Jak wiemy, generał Pułaski zginął pod Sawaną w październiku, a wojsku amerykańskim było tak zwane hasło i odpowiedź, żeby wiadomo, że to swoi żołnierze. I na 11 listopada 1779 roku Washington wybrał hasło Pułaski Polska. Taki zbieg okoliczności, ale 11 listopada, co nie wiedział, że no sto parę lat później Polska odzyska niepodległość 11 listopada. Co do wkładu do tak zwanego czynu zbrojnego Polonii amerykańskiej, przez dłuższy czas była nadzieja, że Polska odzyska niepodległość, ale Polacy też wiedzieli tutaj, jak mówię Polacy, to mówię o emigrantach, że do tego czynu trzeba pracować. Końcem XIX wieku powstały różne takie paramilitarne grupy, które ćwiczyły, żeby ewentualnie coś pomóc. Ale to było więcej jak jakaś gwardia honorowa. Naprawdę ćwiczenia nie było. Po wojnie rosyjsko-japońskiej, kiedy Rosja, jeden z zaborców, została pokonana przez Japończyków, to wtedy Polacy zaczęli myśleć, no okazuje się, że jeden z rozbiorców nie jest aż taki silny, jak myślano. W 12 roku były wojny na Bałkanach i już Polacy wiedzieli, nawet sam Piłsudski przewidział, że będzie wojna w Europie, że tym razem możemy dołączyć się do tego i trzy organizacje. Sokolstwo, Związek Młodzieży Polskiej, ale nie wspólnego z tą organizacją, która była w PRL-u, i tak zwane Wojsko Polskie ćwiczyły, używając najnowsze metody, które były znane. No to znaczy wojna, która była na Kubie w 1898 roku, wojna japońsko-rosyjska, gdzie były karabiny maszynowe używane, wojna była pozycyjna w transzach, wojny na Bałkanach, wojny pomiędzy Boerami i Anglią. No i z tych wszystkich wojen oni zaczęli ćwiczyć, używając karabiny maszynowe, takie rzeczy, żeby się szykować. Największą organizacją to było Sokolstwo Polskie, które już oryginalnie była gimnastyczna organizacja, ale wtedy jeszcze dodali ćwiczenie wojskowe jako jeden z ich podstaw do istnienia. W 1900, jak wojna wybuchła w Europie, to grupa Sokołów pod dowództwem Witolda Ścibora Rymskiego, który był głównym instruktorem do militarii, po prostu spróbowała się dostać do Polski, do legionów. Niestety Anglicy założyli blokadę i bardzo sprawdzali, kto to jedzie do Europy. Wkraczały na statki neutralne, które płynęły do neutralnych państw, bo po prostu szukali rezerwistów, którzy wracali albo do Niemiec, albo do Austrii, no i takich ochotników. Rylski się dostał do legionów, ale najpierw chciał, żeby Sokoli się dołączyli, ale później się przekonał, że Austriakom polega na tym, żeby żołnierzy mieć, ale o sprawie polskiej raczej nikt nic nie mówił. Tak samo było wśród aliantów, bo dopóki Rosja była po stronie Anglii i Francji, to po prostu mówiono, że sprawa polska to jest wewnętrzna sprawa Rosji i nic nie będzie mówiono. Tutaj w Stanach Zjednoczonych to Sokolstwo czekało i ćwiczyło. Szef Sokolstwa w 14, 15, 16 roku była seria incydentów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i grupy z Meksyku.
bandyci Panciowija, Zapata, ci tego, którzy z różnych powodów przekroczali granice i atakowali osiedla amerykańskie. No i Amerykanie wysłali ekspedycję wojskową i Starzyński, prezes Sokolstwa, powiedział, że jest gotowy wysłać 10 tysięcy sokoli pod bronią, żeby pomóc Stanom Zjednoczonym. No gest był mile widziany, ale powiedziano, że nie, najpierw mamy regularne armie, później Gwardię Narodową, a później będziemy szukali ochotników. A prawdopodobnie Sokolstwo by chciało wejść jako odrębna armia, no to Amerykanie by mieli trudności z grupą, która inaczej ćwiczyła i komendy były w innym języku i dowództwo było dobrze, że nic do tego nie doszło. Ale dzięki tej, jakby powiedzieć, tego incydentu, to Sokolstwo zaczęło szukać sponsora dla sprawy polskiej. W 16 roku, jeszcze jak Stany Zjednoczone były neutralne, Sokolstwo wysłało delegację, żeby zbadać, jak w Kanadzie stało, jakieś zainteresowanie w Kanadzie. No i Kanadyjczycy zgodzili się na trzy kursy, żeby przeprowadzili trzy kursy u nich w wojsku regularnym i ci, którzy skończyli kursy, otrzymali patenty oficerskie Armii Kanadyjskiej, z tym, że nie musieli służyć w kanadyjskiej armii, dopóki jak już powstanie jakieś polskie wojsko. Pierwszy kurs był w styczniu 1917 roku. Wśród tych ochotników, którzy pojechali, to był Andrzej Małkowski i Lucjan Chwałkowski. Mówię o Lucjanie, bo on później jako młody oficer na terenie Francji był pierwszym oficerem, który zginął w akcji we Francji. Niby jego ostatnie słowa miały być to dla Polski. No, pierwszy kurs się skończył gdzieś z początkiem kwietnia i jak już ci kursanci wrócili do Stanów Zjednoczonych, to Stany Zjednoczone wypowiedzieli wojnę. I to było to trochę mieszana sytuacja, bo wiele tych ochotników zapisało się do armii amerykańskiej, nie do polskiej, bo Polska jeszcze sponsora nie miała. W końcu, w czerwcu 1917 roku, najpierw była pierwsza rewolucja w Rosji, nie Lenin, ale Kerencki, i polskie wojsko powstało. Był tak zwany pierwszy i drugi korpus Wojska Polskiego. No, jeśli Rosjanie pozwalają na to, no to Francuzi też powiedzieli. W czerwcu prezydent Poincaré powiedział, że Francuzi założą autonomiczną i niepodległą armię polską. Z odznakami, z tym tego, ale będzie utrzymana przez Francuzów. No i wtedy, co się stało, Francuzi zaczęli rekrutację wśród Polonii, no ale coś mieli 2000 żołnierzy, to nie jest armia, to jest pułk. Przyjechał do Stanów Zjednoczonych Gąsierowski i książę Stanisław Poniatowski, który raczej nic nie miał, nie był potomkiem króla Poniatowskiego, ale gdzieś tam pokrewieństwo miał z księciem Józefem Poniatowskim. I on przyjechał do Stanów Zjednoczonych, żeby szukać ochotników, żeby pojechali do Francji, zapisali się do tej jednostki. Co się stało w końcu jest, że przyjechali tu, zobaczyli, jakie jest rozwinięte ćwiczenie i współpraca z Kanadą, to wtedy powstał pomysł, żeby Francuzi z Amerykanami i z Kanadyjczykami i z wkładem Polonii amerykańskiej tutaj w Stanach Zjednoczonych, żeby założyć rekrutację tutaj i mieć rekrutację na terenie Stanów Zjednoczonych. To jest ten punkt, gdzie wtedy, że nie Polacy nie jechali indywidualnie, ale już gotowe jednostki zostały wyszkolone w Kanadzie i przepłynęły do Francji i tam zostali integrowani w to wojsko. Ale co ważne, Amerykanie byli przeciwni też, żeby Polacy wstępowali do... Bo oni chcieli przecież, żeby Polonia Amerykańska, ci przedstawiciele właśnie Polonii Amerykańskiej, wstępowali właśnie do ich armii. Jak Stany Zjednoczone wypowiedzieli wojnę, to z pierwszych 100 tysięcy ochotników 40 tysięcy to byli Polacy. Nie wiadomo, ile tych 40 tysięcy by się zapisało do armii polskiej, gdyby ona istniała. No ale do tego czasu to kwiecień, maj, czerwiec, to myśmy stracili dobre 3 miesiące. Porozumienie było takie, że trzeba pamiętać, że Polacy, którzy przyjeżdżali tutaj w oczach Stanach Zjednoczonych, to nie byli Polakami. Oni przyjechali albo na paszport rosyjski, niemiecki albo austriacki. Konwencja genewska nie pozwala na to, żeby jakiś kraj przymusowo brał obywateli
przeciwnika i zmuszał ich do walczyć przeciwko ich ojczyźnie. Polacy tutaj raczej nie chcieli walczyć za Franciszka Józefa albo za Wilhelma, tylko po prostu chcieli za Polskę. Ale z tego powodu, że Amerykanie ich nie mogli do poboru wziąć, to oni byli gotowi się zabić. Ktoś, kto miał obywatelstwo i podlegał poboru amerykańskiego, nie mógł się zapisać do polskiej armii. Jeśli ktoś pracował w dziedzinie, która była ważna dla wojny, to znaczy był górnikiem, jak było wielu, albo rolnikiem, też nie mógł się zapisać. I jeśli ktoś był żonaty, to musiał dostać pozwolenie od żony, żeby pójść do wojska, bo nie było funduszu, żeby on zginął w akcji, żeby po prostu nie było rządu polskiego, który by utrzymywał wdowę i sieroty. Po prostu taka była sytuacja. Ale mimo wszystkiego, jak już się zaczęła rekrutacja, 30 tysięcy się zapisało, z tego 25 tysięcy pojechało do Kanady. Obóz istniał od listopada 1917 roku do lutego 1919 roku. No, to tak powiedzmy 18 miesięcy. To 20 tysięcy nie było aż tak mało. I Kanadyjczycy ich szkolili, ale też był przez to, że były szkoły oficerskie i wiele tak zwanych aspirantów się starało o tym, to później kadra, która istniała, coraz większa robiła się, powstała wśród Polaków. No i ci najpierw szkolili w obozie, a później przepływali do Francji i tam byli dowódcy plutonów, kompanii na tych najniższym szczeblu, tam gdzie są potrzebni młodzi oficerowie. I naprawdę dosyć dobrze się swoje obowiązki spełnili. Wiemy, że we Francji ich dużo służyło, paru ich zginęło, ale też wiemy, że później na terenie Polski to też wiele tych Polaków z Ameryki otrzymało odznaczenia Virtuti Militari, Krzyż Waleczny. To bardzo właśnie ważny wątek tej błękitnej armii Hallera, prawda? Tak. Haller, ja uważam, że powinno się mówić o Hallerze już od listopada 1918 roku. Rekrutacja, szukanie ochotników, budowanie kadr, zbieranie funduszów, to był wysiłek Polonii Amerykańskiej. Jak to się działo w Ameryce, Haller był albo w drugiej brygadzie Legionów, albo później przeszedł do drugiego korpusu tej polskiej armii w Rosji, albo był w Władywostoku. On się nie zjawił jako dowódca tej Armii Błękitnej aż do października 1918 roku i wojna się kończy 11 listopada. No to, gdzie był jego wkład w tej rekrutacji? Nie było. Od zawieszenia broni, no to można mówić o Armii Hallera, ale te najważniejsze, organizowanie, ćwiczenie tego, to był wysiłek i Polonii Amerykańskiej, i Polonii Francuskiej. Tak już na koniec naszej rozmowy, to przypomina mi się piosenka Jana Pietrzaka, bo on uwzględnił przecież ten chicagowski wątek. Od Chicago do Polska, prawda? Taki fragment tego piosenki. Fragment, tak, żeby Polska była Polską. I ja teraz byłem w Polsce na konferencji, bo jest rok hallerowski w Polsce. I mówiłem o rekrutacji i też zacząłem od tego wątku, ale nie tylko z Chicago, bo byli z Detroit, Nowego Jorku, Filadelfii, duże ośrodki polonijne, ale też były z takich małych miasteczek jak Lublin, Wisconsin. Było prawie 50 centrów rekrutacyjnych w Stanach Zjednoczonych. To w samym Chicago były 3, na północnej tutaj i na południowej stronie miasta, ale też było w Joliet, Illinois i w Lockport, Illinois też były punkty rekrutacyjne. Tylko ochotników to było dużo i z różnych miejsc w Stanach Zjednoczonych. Dziękujemy. Gościem Polskiego Radia 24 był historyk, znawca historii polsko-amerykańskiej Jan Loryś. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Na koniec magazynu wracamy do Wielkiej Brytanii, ale jedziemy tym razem do Oxfordu, bo właśnie jedno z najbardziej euroentuzjastycznych miast Anglii szuka miasta partnerskiego w Polsce. Chce pokazać, że nie zamyka się na świat, również w dobie Brexitu. Ale któremu miastu zaproponować współpracę? Miasto szuka rad internautów z Wielkiej Brytanii i Polski. Oxford, miasto wieżyczek, miasto dzwonków, miasto studentów, miasto...